skocznie po tym, co się przed chwilą wydarzyło, ale w końcu zdecydował się. Jego kuzyn się lepiej spisał, bo dwukrotnie wygrał zawody tutaj w Klingenthal w kombinacji norweskiej Vincent Geiger. Tak jest. No, skocznia w Klingenthal to w ogóle taka lekka kombinacja. Przecież te skocznie otwierał kombinator Björn Kierhuizen. No, ale wróćmy do skoków, bo w tej chwili bardzo dobra próba Angela Niszka. No, Robert Hrgota, który na początku miał ekstremalnie, moim zdaniem, trudne zadanie po tym, co się wydarzyło w Planicy z Timim Zajcem. Potem te kolejne tygodnie, oczekiwanie właściwie na cud. A przecież skoki narciarskie to jest dyscyplina, w której z tygodnia na tydzień poprawić coś jest ekstremalnie trudno. Stąd też właśnie ranga tego wyzwania. Pozbierał tę słoweńską kadrę. Laniszek podium przecież już choćby w Zakopanem. Bor Paulowczyk podium wczoraj.